Ta ekspozycja podobno zdobyła ogromne uznanie w oczach tych, którzy ją widzieli, bo to była przygotowana ekspozycja przez Borysa Kudliczkę, czyli tego, który współpracuje z Mariuszem Trelińskim w Teatrze Narodowym. Coś wielkiego w kształcie fortepianu Chopina z prezentacją multimedialną. Także myślę, że to dobra zapowiedź obecności Polski na rynku europejskim, na europejskim rynku sztuki. Zobaczmy, jak tam było. Chcę wam bardzo podziękować za to, że byliście dzisiaj rano z nami. Nieście w świat dobre imię o Polakach i Polkach. Bardzo dziękujemy raz jeszcze i do zobaczenia. A my zapraszamy na felieton. Miasto, w którym już od ponad 40 lat odbywają się najważniejsze targi muzyczne na świecie. Właśnie tutaj przyjeżdżają wszyscy z całego świata, aby pokazać swój materiał, zaprezentować się, jak również zrobić biznes. Koncert otwierający targi promuje co roku muzykę innego kraju. W tym roku spektakle przygotowali Rosjanie, a wystąpiła m.in. Valeria, która sprzedała w Rosji ponad 100 milionów płyt. Jak co roku na Minem obecni byli Polacy. W polskiej ofercie oprócz muzyki rozrywkowej znalazł się również jazz oraz muzyka klasyczna. Tym razem gwiazdą polskiej ekspozycji był Krzysztof Penderecki. Właśnie w Cannes odbyła się światowa premiera filmu Siedem Bram Jerozolimy, będącego połączeniem wizualizacji jego koncertu z animacjami Tomasza Wagińskiego. To jest jakaś nowa jakość, to znaczy, że pokazuje się muzykę przez ruch, przez światło, przez animację komputerową. Minem to miejsce, w którym artyści często zaskakują widownię oryginalnym konceptem muzycznym lub chociaż nietypowym wyglądem. Ostatnia noc w Cannes to imponująca rozmachem impreza zamykająca targi Minem. Mam nadzieję, że w przyszłym roku z takim samym entuzjazmem tutaj wrócimy i wam opowiemy kolejną historię. No i teraz, proszę państwa, czas na...